Nie, 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 4. Dobra, Infected Bull. Sprawdźmy, ile to bije. Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Down F Survival. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.9.3, w której dodali nową lokalizację o nazwie Crooked Creek Farm. Tłumacząc na polski, jest to farma koło krzywego potoku, coś w tym deseń. Na tej farmie zostały dodane nowe potwory, m.in. nowe zainfekowane byki, czy tam bawoły, zombiaki w postaci farmerów oraz boss o nazwie Revenger. Tłumacząc na polski, jest to boss o nazwie Niszczyciel. Na samym początku chciałem wam jeszcze podziękować, że zostawiliście 1000 łapeczek w górę pod ostatnim odcinkiem. Przypominam, umowa z Farelem trwa, więc teraz wszyscy zostawiamy łapeczki w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Alright, moi drodzy, jak widzicie, extra packet już odblokowałem, lecz niestety możemy do niego wsadzić tylko bronię i jedzenie bądź leczenie. Nic innego. A tutaj jak? Możemy can of oil wsadzić? Aha, również nie możemy. Myślałem, że można wsadzić po prostu jeszcze jakąś inną rzecz. Fajnie by było, jakby była taka możliwość. Ale teraz fajnie, bo po prostu sobie na przykład wkładamy, paliwka nie możemy, apteczki, no i na przykład wodę. O, idziemy sobie elegancko, kulturalnie, chce nam się pić, klikamy wodę, wypijamy. Bardzo przydatna rzecz, więc polecam chodzić na biomy, żeby ją odblokować. Mi się dopiero udało odblokować ten slot po odblokowaniu wszystkich innych. Passive, temporary, tak, na przykład jak mi został do odblokowania, załóżmy 9 na 10 drzewo i został mi na przykład do odblokowania ten ekstra pakiet, no to oczywiście skillpier wylosował 10 na 10 drzewo, a dopiero jak mi został tylko jeden ekstra pakiet po osiągnięciu całego skilla, na końcu został wylosowany. Więc to jest specjalnie tak stworzone przez twórców gry, żebyśmy mogli go odblokować dopiero na samym końcu. Smutne, lecz jednak prawdziwe. Okej, moi drodzy, jak widzimy tutaj pieski chyba są głodne, chodźmy szybciutko to nakarmy. Dogi, dogi! Dogi, dogi! Mamy 20 steaków. Sprawdźmy, co tutaj się w ogóle dzieje. Dawno nie byłem. Dobra, pieski. Food is over. 2 godziny. Tutaj dodajemy coś jeszcze. O! Możemy sobie pomodyfikować. Dziękuję. Modify. Dziękuję. Modify. Dziękuję. Emma również. Rosie. Słabe te skille macie, mordeczki. Stella również może być modyfikowana. Sadie. Paper. Lexi. Dobra, dobra. Powiem wam, że bardzo dużo mam tych suczek, ale jak to wygląda z samcami? Bira możemy zmodyfikować z Roxy. Okej. Rocco z Roxy. Okej. Proszę nie umierać, proszę nie umierać. Zjedz coś, ziomuś, zjedź. Hop, hop, ziomówko. Ziomówko, bo to dziewczyna. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jestem mega ciekaw, czy na tej nowej strefie będzie jakaś misja dla pieska. Fajnie by było. Okej, pyk, pyk, cyk. Pyk, pyk, cyk. Pyk, pyk, cyk. Powiem wam, trochę jest tych piesków. Nie sądziłem, że aż tyle. Fajnie, że to wszystko już porosło i mogę sobie to ładnie skrosować. No niestety, powiem wam tak, żadnego pieska nie mamy na trzecim poziomie, żeby skrosować go z Charlie'm. Ale to nic nie szkodzi, niech rosną. My idziemy zobaczyć dalej, co tutaj się dzieje. W ostatnim odcinku nie wiedziałem, jak się modyfikuje bronię. Ktoś mi powiedział, że ten stół dzieli się na dwie części. Ja naprawdę tego nie zauważyłem. Jak widzicie, faktycznie dzieli się ten stół na dwie części i możemy sobie tutaj ładnie wszystko modyfikować. Wejdźmy do M-ki. O, piękniej. Co potrzebujemy? Aha! Teraz, żeby na przykład sobie zrobić double magazine, potrzebujemy iron plate'y, aluminiumy, śrubki, springi oraz klej. Tutaj steel bary, aluminium plate'y. Aha, tutaj mogę dodać w ten sposób. Durability plus 3, no ładnie. Ok, zjedźmy sobie niżej, sprawdźmy, co jeszcze tutaj mam. Łuk może być, patrzcie, lepsza cięciwa może być do łuku. Też to jest mega ciekawe. Tutaj pałkę mogę zrobić sobie z drewna. Właśnie, to mnie mega interesuje. Żeby uzyskać sobie chainsaw. Aha, takie blueprinty potrzebuję.
To jest jakiś blueprint Extremely Mold. O kurczę, powiem wam, że jest tego cała masa. Można rączki poprzerabiać, super, super. Z pewnością będę zbierał te wszystkie rzeczy. To co, moi drodzy, ja szybciutko lecę do skrzynek, poszukam czegoś ciekawego do modyfikowania broni, czy mam jakieś zasoby. No i za chwileczkę się widzimy. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Ja już prawie raz, dwa, trzy, cztery części ukończyłem. Tutaj muszę dodać jeszcze 15 klei. Dobra, mamy finalis. Tu mamy gotowe. Tutaj 5 plate'ów. Super, powiem wam, masę. Masę rzeczy potrzeba jest, aby ukończyć te wszystkie części. Dobra, sprawdźmy. Finalis, pięknie. Finalis, pięknie. Finalis. I finalis. I co teraz? I co teraz, moi drodzy? Teraz mam wziąć M-kę. A, w ten sposób. I mogę na nią założyć te rzeczy. Mhm. Ale... A, to są dwa różne. To tego nie wiedziałem. Ja stworzyłem dwa różne od razu naraz. No dobra, to weźmy ten lepszy. Ten jest od Critical Chance i Critical Damage. Okej, to niech to będzie. Tutaj tłumik, laser. A tutaj mamy tak, o, durability nam wzrasta i damage. O, to weźmy to. Change, pięknie. I co, za każdym razem nam się będzie traciło? Nie, czy już po prostu odblokowujemy to na stałe? Fajnie by było, jakbyśmy odblokowywali to na stałe. Na razie nie wiem, sprawdźmy na przykład inną broń. Weźmy tą. Aha. Czyli po prostu odblokowując raz, możemy używać tych modyfikacji dowoli. Myślałem, że już za każdym razem będziemy musieli zbierać te wszystkie rzeczy. Dobra, pięknie. Jak tak, no to super. No jestem zadowolony. Ile mamy tych emek? Raz, dwa, trzy emki mamy. Sprawdźmy sobie, czy jeszcze przypadkiem tutaj gdzieś nie leżała jakaś i wybieramy się na nowy biom. Tu nie. Tu też nie. Ale tu do skrzynki mogę wsadzić te rzeczy, które mi są niepotrzebne. Do ekstra pakiet. Ekstra pakiet będzie to, a tutaj będzie to. Nie wiem, jak silny jest ten boss. Mam nadzieję, że uda nam się go pokonać za pierwszym razem. Mamy dużo emek. Chyba taki asortyment mi starczy. Co? Jeszcze weźmy ze sobą jakieś armory. Piesiu, nie szczekaj, nie szczekaj. Już jeść dostałeś, nie świruj. Dobra, szybciutko jeszcze zmodyfikujemy te emki. Kurczę, trzeba dobrze... Kurczę, trzeba zbierać jak najwięcej tych części i sobie te bronie wymaksować po prostu. Fajnie by było już mieć wszystko odblokowane. Jak do M-ki mam dosyć dużo. Nie mam odblokowanych tych skilli. Szkoda. Aha, nie tutaj kliknąłem. Tutaj, alright. M-eczka ta. Zakładamy to. I zakładamy to. Okej, okay, to by było na tyle. To co? Idziemy zobaczyć, czy jest nowy biom. O, coś wyskoczyło. Event. Yes! Crooked Creek Farm! Okej, jesteśmy z pieskiem, jestem mega ciekawy, co nas tutaj spotka. Weźmy sobie może na początku jakąś najlepszą broń. Napijmy się wody, bo nas sushi. Zjedzmy sobie. Okej, jesteśmy full. Troszeczkę tych broni nabrałem, nie powiem, że nie. No, nie wierzę, ja po... Nie, muszę zbudować most, żeby tam przejść? Dlaczego? Dlaczego to jest takie wszystko utrudniane? No dobra, trudno. Zacznijmy. Dobrze, że dali chociaż młotek. Scrap metale trzeba nadrobić. Cegła. Iron plate i 100 desek. Mam nadzieję, że to wszystko uda mi się jak najszybciej zdobyć. To co? Za chwileczkę się widzimy. Okej, moi drodzy. Ponad 40 minut mi zajęło, żebym wszystko uzbierał. Masakra. Gliny są? Nie, jeszcze kamienia brakuje. Ile? 7 sztuk, dobra, wracam się po 7 sztuk. Ja dziękuję. Z zegarkiem na ręku. 50 minut, żeby to wszystko uzbierać. Final is... Yes! No to let's go. Wow! Rotten Yokel! Takiś nowy taki farmer. Powiem wam tak, że za mocny to nie jest. Myślałem, że będzie troszeczkę mocniejszy. Okej, ja nawet nie umyłem się, bo nie chciało mi się już po prostu. Co my tu mamy?
Save Giant, ale nie ma jak to przydać. Savage? Savage Giant? Savage Giant, dobra, jakoś tak to będzie. Savage Giant, co my tu mamy? Skrzynkę na listy możemy otworzyć, ciekawe, patrzcie, komuś się rower, składak pogiął w pół. Wigry 3 prawdopodobnie to był. No dobra, sprawdźmy dalej, co się dzieje, jakieś zagrody są. Rotten Yokel, Yokel, Yokel. On taki jest jak coś jak Fastbiter, no dobra. O, a ten? To też Rotten Yokel? Tylko że po prostu inny. Inna skórka. Wow! Wow! Savage, wariacie. Nie chcę wiedzieć, jak on bije. Mam nadzieję, że nie tak mocno jak Frenzy Giant, co? Zaraz to sprawdzimy. Dobra. Co my tutaj mamy? Powoli, powoli. Rotten Yokel? Rotten Yokel? Savage? Kurde. Wszystko naraz leci. Najgorzej. Dobra, czas by toczyć ciężką artylerię. No! Wow! Nie, nie, nie! Cztery! Dobra, połamani. Raz, dwa. I... pięknie. Tylko że sam się przez to uszkadzam. Chodź, chodź, tu. Savage. Nice. Dobrze, że wziąłem ten granatnik. On bije około 40 damage'a, tak? 40 damage'a full sword set. No dobra, dobrze wiedzieć. Powiem wam, że jeżeli nie jesteś zaawansowanym graczem, no to tak troszeczkę ciężko tutaj będziesz miał. Tu mam jakiegoś training dummy, tak zwanego. Strach na wróble do trenowania. Tutaj co? Worek z sianem, 14 klei, 8 grzybków, węgiel i... jak to się nazywało? Oak log. Oak log. Aha, myślałem, że taczkę będę mógł jeszcze mu tam, wiecie, przeszperać, rentgen, te sprawy. Oh no! Oh no! Infected bull. Sprawdźmy, ile to bije. Wow! 68! Dobra, do widzenia. Jest bardzo wolny, ale... ale mocny ma naprawdę cios. Nic nie spadło? Dlaczego? Ja bym chciał takie poroże mieć, albo wiecie, na przykład taką czaszkę, tą jak na Dzikim Zachodzie zawsze ta bawoła, nie? Wisi nad drzwiami, coś takiego. Fajnie by było, jakby takie trofeum wprowadzili. Rotten Yokel kolejny, ale tym razem to jest chyba jakaś farmerka, bo to przypomina mi bardziej kobietę. Tu mamy traktor opuszczony. Kolejny rotten. Tu jest bull. Zobaczył mnie? Dobra. Dobrze, że on jest wolny. Piesku, atakuj. Trochę się nam tam Infected Bull zbugował. Powiem wam, że pierwsze grafiki Infected Bulla ponad, myślę, pół roku, jak nie lepiej temu, już krążyły po sieci, więc dopiero teraz został wprowadzony. Szkoda, że tak późno. Pomysł moim zdaniem rewelacyjny. Bardzo mało jest zainfekowanych zwierząt teraz, żeby nas atakowały. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz, ile on bije. Kurczę, nie widziałem. Jeszcze raz. 34, dobra. Czyli nie jest źle. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Co to? Dlaczego państwo mnie biją? Ej, panowie, ja się z wami tak nie bawię. Poczekajmy, zmienimy broń i inaczej zatańczymy. Update za jeden dzień, 23 godziny. Nie chciałem zmieniać tam broni, bo bałem się, że się wyłożę. Teraz mamy M-kę, bardzo dobrą, z silencerem, grim laserem, sidem, barrel, magazynem itp. itd. No to teraz inaczej zatańczymy. Są te goście gdzieś tutaj jeszcze, czy po prostu oni mnie tylko przegonili, bo też podbijają farmę? Dobra, są. Są raidersi. No i co? I co? Po co było się tyle rzucać? Jak to on do mnie z zipgana ładował? Co on zwariował? Ten miał shotguna, no to tutaj już by było
troszeczkę ciężej. Nie spodziewałem się, że Raidersi będą również występowali na tej strefie. Lecimy dalej. Nie znam kompletnie biomu, nie wiem gdzie warto iść i co warto... No way. No way. Skrzynka. I co ja mam z nią zrobić? Mam z pewnością zanieść ją na Choppera. A no właśnie, moi drodzy, nie chcę nic wam mówić, ale został zwiększony po raz kolejny drop gastanka. Można również go po prostu otrzymać z tej oto właśnie strefy. Jest lepsze, żeby przeciąć lock, zamknięcie, kiedy jestem tutaj. Czyli ta skrzynka musi zostać gdzieś zaniesiona w tej strefie. Na razie zróbmy tak. Odstawmy ją tutaj. Przebiegnijmy się i zobaczmy, czy w ogóle w dobrym kierunku idę, bo nie chcę mi się tak powoli iść z tą skrzynką, jak będę się po prostu szwendał tutaj po całym biomie. Okej. Jest jakieś urządzenie z przodu. A tego urządzenia pilnuje Rotten Yoku. Dobra. Nie jest źle. Lecimy dalej. Kolejny Rotten Yoku. Okej. Jest w porządku. Tutaj za płotem znajduje się piesek. Dobrze, za chwileczkę go weźmiemy. Co my mamy tutaj? Powoli, powoli. W sumie i tak jesteśmy zainfekowani. Wiem, że piesiu jest zmęczony, ale nic teraz nie poradzimy, nie będziemy wracali. Wow, 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 wow. Się do domu, aby on odpoczął sobie. Dobra. Wiem, że w tym miejscu z pewnością trzeba będzie dać skrzynkę i ją przeciąć. Dobrze, wiemy, gdzie mamy się udać. Z pewnością jak coś tam wsadzę, zacznie lecieć cała chmara zombiaków. Co to jest? Ravager, jest nowy boss, jest nowy boss. Nie chcę wiedzieć, jak on bije. Jest mega wolny, ale z pewnością za chwileczkę się obudzi. Mam 100 HP, mam, dobra. Strzelam seriami, tak jak pod ostatnim odcinkiem mi kazaliście. What the fuck? Czemu tylko... Co? Taki słaby? Bardzo dużo HP miał, ale jakoś tak super mocno nie atakował. Nie wiem, zobaczymy dalej, może... Mamy Infected Bulla kolejnego. Bardzo grubą skórę ma ten bawuł. Tylko po 11 go hitujemy ze skara. Lol. Dobra. Co my tutaj mamy? Jakieś skrzynki do otwarcia. Papi. Papi zawijamy. Siemanko piesku. Witam cię w mojej drużynie. Będziesz za mną latał w przyszłości, jak dorośniesz. Tutaj. Czy ja mogę otworzyć? Iron Hatchet wymagany. Dlaczego? Dlaczego? Ja nie wziąłem żadnej siekierki. Przecież to było do przewidzenia, że trzeba będzie coś rozwalić z siekierki. Okej, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Wow, 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 wow! Oh no, oh no, tego to się nie spodziewałem. No, Farel, uciekaj! Uciekaj! Po raz kolejny zaskoczyli mnie Raidersi. LOL. LOL, LOL, 2000. Dobra, zjedzmy to wszystko. Czy mam jakieś... Jest, beansy są, wody nie ma niestety, szkoda. Byśmy coś... się napili, bo spragnieni jesteśmy mega. Okej, kolejne worki. Ciekawe, co w tych workach było. Może w zwłoki. Ej, żeście pilno... A, Wisconsin, dobra. Wisconsin wypite. To ja już wiem, co wy tutaj pilnowaliście. Śrubek. I whisky. Powiem wam, bardzo duży biom. Nie spodziewałem się, że on jest taki wielki.
Tutaj mamy jakieś wyjście. Tutaj mamy również kolejną skrzynkę. Znaczy skrzynkę. Tutaj są worki. No. Już myślałem, że Raidersi. Spojrzałem się tylko na mapę, jak się zrespili. Mówię, o kurcze, mam przekichane. Piwko. Piwko, śrubki. Śrubki weźmiemy. Na razie nie ma zbytnio miejsca. Później się tutaj przyjdzie i resztę polutuje. Okej, okay, wiemy, o co chodzi. Idziemy zanieść skrzynkę. Wiecie, co się teraz zastanawiam? Że dobrze, że zabiłem tego bossa, że nie otwieraliśmy prędzej skrzynki. Bo jak ja bym uciekł w lewo, to bym zlurował sobie tego bossa. I wtedy nie wiem, jak ja bym z tego wyszedł. Właśnie o tym mówiłem. Dobra, na razie nic się nie wydostaje. Ups. Joko. Ej, ej, ej! Zabij pierwszego Jezuniu! Pierwszego! Ale giantów! Dobra, Farel. Czy masz shotguna? Jest shotgun. Shotgun na gianty jest naprawdę OP. Powiem wam, że te cale gianty nie są takie wolne. Jest jeszcze jakiś shotgun? Nie ma! O to zarąbiście. Już wiemy, że trzeba na ten biom brać shotguny. Kiedy będziemy otwierali skrzynkę, która to jest fala. Aha, skrzynka została już otwarta. Myślałem, że jeszcze będzie kilka fal. Dobra, zrobimy parę kółeczek jeszcze. Póki nie wybijemy tych giantów. Na szczęście ja walkę z giantami nieraz już toczyłem w bunkrze alfa, więc mam to obcykane. Otwieramy. Wow, the big one bone. Dobra, new weapon mode. Ej, super. Jaka 60 damage'a? Equip, show me this shit. Nie no, kozak. Kozak, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Jeszcze jakby weszły tutaj jakieś skiny, to już całkiem by było. Nie no, zarąbiście. Zarąbiście, kosa. Jedna z lepszych broni, uważam. Aha, Forest magazynu już nie mogę użyć, ponieważ mam full skille otwarte. Tutaj też. Ponieważ full skille mam już zdobyte, weźmy sobie energy drinka. Energy drinki dawno się nie pojawiały tutaj. Fajnie, że zostały przywrócone. Lecimy do domku zobaczyć, jak ta kosa będzie prezentowała się na naszej szafce. Gdzie my mamy moją kosę? Dobra, tutaj w ręce przełóżmy. Czy mogę ją wsadzić do szafki? Oczywiście, że mogę. Powiem wam, czekajcie, minigana może sobie zdejmiemy. Albo nie, przełóżmy tak, o. Tutaj gdzieś były bateryjki jeszcze. Brown? Brown? Czemu taki ciemny? Ja myślałem, że jakiś legendarny piesek spadł. Niebieski czy coś? No dobra, tylko brązowy. Oszukali mnie. Tu mamy to, tu to. Wsadźmy sobie bateryjki. Podświetlmy nasz regalik. No i przerzućmy. Minigana ściągniemy. Kosa super prezentuje się na regale. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Ja przypominam o naszej umowie. 1000 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Hej!